Cześć. Dzisiaj zajmiemy się egzaminem teoretycznym. Omówię wybrane zagadnienia z kwalifikacji ELM 03 i ELM 06. Które elementy hydraulicznego zaworu rozdzielającego 4 na 3 oznaczone są na rysunku cyframi 1 i 2? Odpowiedź: są to przyciski awaryjne. Łatwo je można pomylić z popychaczami, ale w tym zadaniu odpowiedzią poprawną jest przyciski awaryjne. Tutaj mamy schemat i przekrój siłownika. Trudniejsze elementy z jego konstrukcji to wózek, oznaczony cyfrą 6, oraz amortyzator, który spowalnia wysuwanie się tłoka tak, aby nie uderzył on z dużą prędkością w obudowę w cylinder tego siłownika. Na przedstawionych ilustracjach widzimy schemat zasilacza hydraulicznego. Składa się on z pompy, przewodu powrotnego, korka wlewowego oleju, wskaźnika poziomu, przegrody, zbiornika, filtra, przewodu ssawnego. Łatwo pomylić te dwa elementy, ale rysunek trzeci przedstawia dzwonek, a rysunek czwarty brzęczyk, z angielskiego buzzer. W tym układzie zawór oznaczony cyfrą 4 odpowiada za kierunek przepływu w zasilaczu hydraulicznym. To, że jest to układ hydrauliczny, poznajemy m.in. po tym, że na dole ma zbiornik. Ilustracja czwarta przedstawia poprawne zaciśnięcie tulejki na przewodzie elektrycznym. To jest konektor. Na diagramie czasowym numer 4 poprawnie narysowano przebieg timera time of delay, czyli opóźnione wyłączenie. Po podaniu sygnału na wejście in, na wyjściu Q też od razu pojawia się sygnał. Natomiast jeżeli przestaniemy podawać sygnał 1 logiczny na wejście in, sygnał dodatni, logiczny 1 na wyjściu Q trwa jeszcze przez pewien określony czas PT, który można ustawić. Szybko o oznaczeniach kondensatorów. Oznaczenie 474 oznacza kondensator 470 nanofaradów, a więc pojemność podajemy w najmniejszych jednostkach nanofaradach. M oznacza tolerancję, małe a oznacza napięcie 63 V. Tutaj mamy tabelę, która podaje oznaczenia, co oznaczają najczęściej spotykane na egzaminach kody. Na przykład kod 103 oznacza 10 tysięcy pikofaradów, w przeliczeniu jest to 10 nanofaradów. Akumulatory i rozmiary baterii. Tutaj mamy zwyczajowe nazwy, jak można nazywać poszczególne baterie. Niektóre z nich na pewno znacie, na przykład AAA lub AA. Ale mało kto pewnie wie o tym, że taką baterię nazywamy baby, a taką mono. Mamy też pokazane złącze 8P, 8C. Czasem to pytanie pojawia się na egzaminach, a to jest akumulator ołowiowy ołów PB. Za pomocą narzędzia A możemy przeciąć aluminiową lub miedzianą rurkę. Automat zmierzchowy załącza instalację wtedy, gdy natężenie światła spadnie do jakiegoś określonego poziomu. Poznamy go po charakterystycznym czujniku, który wchodzi do obudowy automatu zmierzchowego. Dla rozróżnienia są też regulatory oświetlenia. Możemy na przykład za jego pomocą przyciemniać światło w pokoju. Kolejność dokręcania śrub. W tym przypadku zaczynamy od T, czyli B, E, C, F i na ukos D, A. Na obwodzie koła zaczynamy tak. 1, 2 naprzeciwko. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu jest pokazany kolejny sposób, w jaki można dokręcać śruby. Rysunek B przedstawia prawidłową długość i zagięcie przewodu hydraulicznego. Rodzaje szczypców. Wyróżniamy szczypce boczne, szczypce środkowe, ostrze mamy po środku, szczypce tnące czołowe i kątowe. Natomiast rysunek B przedstawia zaciskacz do obejmy, pokazany na rysunku opaski. Prędkość obrotową silnika możemy zmierzyć za pomocą metody kontaktowej i bezkontaktowej. Na rysunku bezkontaktowa metoda pomiarów prędkości obrotowej za pomocą lampy stroboskopowej. Lampa stroboskopowa, widać jak jakiś pracownik mierzy prędkość obrotową wału silnika czy pompy. Rodzaje bitów z ich piktogramami odpowiadających im łbów śrub i wkrętów. Warto zapamiętać, jak nazywają się te nazwy, jak wyglądają poszczególne bity,
jak wyglądają łby śrub pasujące do tych bitów. Torx, bit sześciokątny, kwadratowy, Phillips, krzyżowy, positriv, rowkowy, triwing, XZN. Te są mniej spotykane może. Obrazki złącz, jakie mogą pojawić się na egzaminie. Wtyk BNC, złącza z rodziny D-sub, złącze COM, IEE-488, IEE-1284. Warto zapamiętać te ilustracje i odpowiadające im nazwy. Kolejne złącze to RJ21 oraz rodzaje i nazwy złącz USB. AB, USB-C, MicroB, to w standardzie USB 3.0 i 3.1, a to w starszych standardach USB 1 i 2. Cięcie blachy plazmą. Lutowanie elementów SMD. Rysunek B przedstawia rozlutownicę do elementów montowanych powierzchniowo z angielskiego Surface Mount Technology Device. Montaż powierzchniowy SMT jest to sposób umieszczania elementów elektronicznych na płytce z nadrukowanym obwodem. Komponenty przeznaczone do takiego montażu charakteryzują się niewielkimi wymiarami, mają płaskie obudowy i końcówki lutownicze w formie kołnierzy obejmujących końce obudowy. Czujniki stosowane w systemach mechatronicznych. Rysunek A. Czujnik magnetyczny, indukcyjny. Rysunek B. Czujnik optyczny. Rysunek C. Czujnik piezoelektryczny, nazywany również ultradźwiękowym. D. Pojemnościowy. Jak wyglądają te czujniki w rzeczywistości? Czujnik indukcyjny mierzący prędkość obrotową tego koła. Na kole są takie wyżłobienia i jeżeli one się przemieszczają, no to wysyłane są impulsy, które są odbierane przez ten czujnik. Mamy również kamerę termowizyjną. Kamery takie wykrywają ciepło. Na rysunku D pokazano gięcie przez przeciąganie. Mamy sposoby gięcia blachy. Wyginanie, zaginanie, zwijanie za pomocą takich rolek. Tu mamy siłę nacisku prasy, stempel, matryca i materiał, który jest wyginany. Czujnik zaniku i kolejności faz. Tutaj lampki to sygnalizują. Można poznać ten czujnik po tym symbolu i też rozwijając ten skrót CZF, czujnik zaniku faz. Budowa wewnętrzna zaworu pneumatycznego. 1. Zasilanie. Tu mamy odbiorniki. Trójka jest to odpowietrzenie. Piątka również. A X-em oznaczono elektromagnes z przyłączem. Tutaj idzie kabel, płynie prąd przez cewkę i przesterowuje się ten elektromagnes. Inaczej nazywany zawór pomocniczy pilot. Tej tabeli poświęcimy dłuższą chwilę. Tu widzimy linię trójfazową z przewodem neutralnym i przewodem ochronnym. Przewód neutralny, końcówka taka jakby kropka. Przewód ochronny, taka płaska linia. Tak oznaczamy przewód giętki, przewód ruchomy. Linia odchodząca do góry, odchodząca w dół. Uziemienie, iskiernik, warystor, stycznik. Warto zwrócić taka tutaj górka na tej kresce. Wyłącznik z X-em. Odłącznik bezpiecznikowy, symbol bezpiecznika, prostokąt z kreską w środku. Instalacyjny wyłącznik nadprądowy. Gniazdo ze stykiem ochronnym, ta kreska, styk ochronny. Łącznik jednobiegunowy, łącznik grupowy, łącznik zmienny schodowy. Łącznik krzyżowy, symbol ściemniacza, symbol przycisku, wypust oświetlenia, czyli lampa na przykład. A to jest symbol ogólny świetlówki. Rodzaje frezów. Frez nasadzany i frez trzpieniowy. Transoptor szczelinowy. Służy do separacji galwanicznej obwodów. Tu mamy konfirmat, czyli wkręt do drewna. Jego symbol i wygląd w rzeczywistości. Narzędzia. Głębokościomierz. Tutaj mamy wysuwany taki trzpień jakby. Możemy zmierzyć jak głęboki jest dany otwór. To sobie opieramy na powierzchnię czołową od góry tego otworu. Narzędzia. Kleszcze do formowania oczek na końcówkach żył. Jeżeli chcemy sobie fajne takie okrągłe końcówki uformować, to używamy tego narzędzia. A to jest znany każdemu mechanikowi klucz zapadkowy. Warto zwrócić uwagę na nazwę zapadkowy, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Na rysunku widzimy kompresor olejowy, jego dane techniczne.
jaką ma wydajność efektywną w metrach sześciennych na minutę, maksymalne naciśnienie tłoczne 10 bar, pojemność zbiornika 25 litrów, napięcie zasilania 230 V, moc silnika, poziom hałasu, jaki wydziela, gdy pracuje, 73 dB, wysokość, długość, szerokość. No, w pytaniach czasem się pojawia ten obrazek i odpowiedzią jest, że jest to kompresor olejowy. Tu mamy instalację solarną, nie wiem co ona tutaj robi. Układ do sterowania kierunkiem obrotów silnika prądu stałego. Jest to układ oparty o tranzystory i diody zabezpieczające przed przepięciami. Kontaktron. Symbol w normie. Jak wygląda? Jest to napęd magnetyczny, w sensie, że przy zbliżeniu magnesu on się przesterowuje. Kontaktron to nie to samo co czujnik magnetyczny, ma dwa przewody, czyli to tylko jakby zestyk NO lub NC reagujący na obecność magnesu. Uwaga, ładunek elektrostatyczny, łożysko kulkowe wachliwe, lutowanie twarde. Lutowanie za pomocą tzw. lutów twardych, to znaczy spoiw lutowniczych o temperaturze topnienia powyżej 450 stopni Celsjusza. Lutowanie twarde stosuje się do łączenia np. stali węglowych. Tu widzimy zlutowane twardo, na twardo dwie rury. A to jest lutownica transformatorowa. Tutaj jakiś gościu dokonuje pomiaru wibracji i drgań. Na rysunku przedstawiono mikrometr wewnętrzny. Wewnętrzny dlatego, że dzięki tym tutaj wystającym rurkom możemy zmierzyć wewnętrzną średnicę otworu. A to służy do montażu takich pierścieni. Czyli pomaga nam zacisnąć taki pierścień, żebyśmy mogli go wsadzić tam, gdzie chcemy. Czasem się zdarzy pytanie o te tranzystory. Wiele osób je pomija, bo nawet nie ma pojęcia, o co oni pytają. Więc tak, mamy tranzystory polowe złączowe i z izolowaną bramką. One się dzielą na te z kanałem typu N, gdzie strzałka wchodzi jakby do tranzystora, i te z typu P, gdzie ta strzałka wychodzi. Tak sobie można to zapamiętać. A te z izolowaną bramką to mają jakby takie dwie równoległe kreski, albo ciągłe, albo przerywane, czyli te wzbogacane są z kreskami przerywanymi, a te z kanałem zubożonym są, kiedy są te kreski ciągłe. Można wykuć na pamięć te symbole, no bo łatwy punkt na egzaminie. Więc tak, na rysunku B przedstawiono mózg pneumatyczny. Jeżeli wlatuje do niego olej, on się jakby tak rozszerza, puchnie, i wtedy skraca się jego długość, a na rysunku C przedstawiono siłownik mieszkowy. Pojawiają się zadania z programowania. W następnych filmikach będę omawiał dokładnie takie zadania, gdzie są narysowane przebiegi i instrukcje w języku LAT czy IL. Ale tak, NAND jest to, uwaga, jest zbudowana z negacji OR, czyli mamy LOAD, NOT i 0,1, OR, NOT i 0,2. Czyli z połączenia ORA z negacjami mamy NAND. No, można zapamiętać. A to jest przebieg timera TP, czyli impuls stanu wysokiego pojawia się na wyjściu Q. Dajemy jakiś przycisk, klikamy, dochodzi sygnał IN i ten timer na wyjściu daje jeden impuls, taki sygnału o czasie trwania ustawionym przez nas, czasie trwania PT. Taki mechanizm zapewni nam róg przerywany. Z tego co pamiętam, to chyba się nazywało krzyż maltański. Tutaj mamy symbole kinematyczne robota. T oznacza transition, czyli przesunięcie. Transition, czyli to sobie może się przesuwać w górę i w dół. To też może się tutaj w prawo, w lewo przesuwać. A takie kółko oznacza, że to ramię sobie może tak latać tutaj do góry, na dół, tak sobie machać. I teraz od dołu układu patrzymy. To jest T, T, R. To jest R, T, czyli może się tu przesuwać. Znowu R. To jest jakby kręcenie się w pionie, czyli R, R, R. Znowu kręcenie się w pionie. R, R, T. Tu mamy regulator dwustanowy. Tak, mamy wielkość żądaną, którą oczekujemy, żeby była, czyli na przykład jakiś stan 60. Mamy sygnał sterujący, czyli dajemy sobie impulsy i wtedy ta wielkość regulowana za pomocą tych impulsów rośnie, jeżeli jest stan 1.
dochodzi do wielkości żądanej. Jeżeli impuls wyłączamy, no to znowu spada, dajemy impuls i oscyluje sobie w granicach tej wielkości żądanej. Kabel samonośny, oprócz żył, w których płynie normalnie prąd, mamy dodatkową żyłę, która utrzymuje ciężar tego kabla, kiedy jest rozwieszony między odległymi od siebie słupami. Tu mamy uniwersalną szynę DIN. Znajduje się ona na tablicach montażowych, stanowisk egzaminacyjnych lub w szafach elektrycznych. Montujemy do niej przyciski, czujniki nie, ale przyciski, przełączniki, przekaźniki, nawet sterownik. Połączenie sworzniowe. No jest to takie połączenie, że te elementy mogą się między sobą, nie między sobą względnie, ale obrotowo poruszać. Mamy taki bolec i pierścienie, które zapewniają, że ten bolec nie wypadnie. Czyli tak, połączenie sworzniowe z bolcem. Szybki spust. Ok, tu mamy wejście sprężonego powietrza. Kiedy ono płynie od jedynki do dwójki, to zamknięcie tutaj nie pozwala, żeby to powietrze uciekło. Natomiast kiedy płynie od dwójki do jedynki, to podchodzi pod te tutaj wąsy i ten element podnosi się do góry i to powietrze może szybko wyjść z dwójki do trójki. Na przykład kiedy chcemy, żeby siłownik szybko się wycofał. Taśma teflonowa służy do uszczelnienia połączeń w rurach miedzianych, na łączeniach wintowych. A to jest termowiercenie, jak widać, przy wysokiej temperaturze. Trzonki źródeł światła. Trzonek E14, E27 Edisona, najczęściej stosowany w żarówkach. GU10, T8, MR16, GM, G5.3, MR11, G4 i G9. Tak wyglądają uchwyty tokarskie. Dokręca się ją za pomocą takiego klucza specjalnego. To są łapy, tutaj wsadza się jakiś przedmiot i zaciska tak, żeby nie wypadł podczas obrabiania. Wiertła lufowe, specjalne wiertła stosowane do obróbki np. wałków rozrządu, wałów korbowych, wałów napędowych, iniektorów, przewodów wiertniczych do podawania oleju, w technice medycznej, w konstrukcjach form lub w przemyśle spożywczym. Pytanie trochę od informatyków, ale tak, standardy Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ten Gigabit Ethernet, maksymalna przepustowość, stosowane medium transmisyjne, UTP, Untwisted, Unshielded Twisted Pair, czyli nieekranowana skrętka, światłowód jednomodowy, wielomodowy i maksymalną odległość, na którą można w tych standardach przesyłać sygnały. Wyłącznik silnikowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy. Ten stosowany w instalacjach, ten stosowany przy silnikach. W wyłączniku różnicowo-prądowym mamy przycisk test, przycisk do załączania i takie okienko, w którym widzimy, czy on zadziałał, czy na taki wskaźnik. Tam są też dane, o których może kiedyś opowiem. Pompa wyporowa zębata. Te kształtne koła pobierają tutaj ciecz lub powietrze, przenoszą je w przestrzeniach między tymi zębami a obudową i wypuszczają tutaj z większym ciśnieniem. Wzmacniacz ciśnienia. Zazwyczaj jest to element montowany ze zbiornikami buforowymi, służy do multiplikacji ciśnienia do wyższej wartości wymaganej przez urządzenia końcowe w układzie. Można nawet zwielokrotnić ciśnienie czterokrotnie. Zestaw do lutowania twardego, butla z tlenem i propanem oraz zestaw do wykręcania urwanych śrub. Zasilacz impulsowy plus opis działania. Jeżeli kogoś interesuje dokładnie, jak to działa, proszę zatrzymać wideo i sobie to przeczytać. Zaciskarka tulejek, czyli takich okrągłych rurek i zaciskarka do konektorów. Przykłady konektorów. Tabliczka znamionowa. Objaśnienia symboli na tabliczce znamionowej. S1 jest to rodzaj pracy. Ciągła, przerywana, okresowo przerywana. Klasa izolacji i temperatura otoczenia. Forma wykonania, częstotliwość znamionowa, stopień ochrony IP, prąd znamionowy, sprawność znamionowa, numer katalogowy, moc znamionowa, typ silnika, numer silnika. No, to są bardzo oczywiste rzeczy. Tak wygląda średnicówka.
Jak sama nazwa mówi, średnicówka służy do pomiaru średnicy. Trochę o spawaniu. To jest spawarka TIG. Proces spawania TIG, czyli elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. Powstaje łuk spawalniczy pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Gaz osłonowy jest zawsze obojętny i nie ma wpływu na sam proces spawania. Zwykle jest to argon i ma on za zadanie chronić przed utlenianiem nie tylko jeziorko spawalnicze, lecz także elektrodę uchwytu. Spawanie plazmowe, zawierające dyszę z plazmą, chłodzenie, dyszę osłonową, elektrodę, gaz osłonowy, gaz plazmowy i proces fizyczny, jak to przebiega. Narzędzie, dzięki któremu możemy zmierzyć podziałkę gwintu, czyli odstępy między zwojami gwintu. Przykładowy silnik hydrauliczny z oznaczonymi elementami, silnik bocznikowy prądu stałego oraz silnik bezszczotkowy sterowany impulsami. Na telewizorze widzicie przekładnię hipoidalną, składającą się z koła talerzowego, zębnika, a to jest tak zwane przesunięcie hipoidalne. Przegub jest to połączenie ruchowe dwóch członów mechanizmu. Człony te mogą wykonywać tylko względne obroty wokół jednej, dwóch lub trzech osi. Przykład sieci Profibus DP do komunikacji w systemach mechatronicznych pomiędzy sterownikami i innymi urządzeniami, takimi jak drive'y, czyli napędy do silników, przemienniki częstotliwości, systemy SCADA, no, wiadomo o co chodzi, a to jest magistrala. Magistrala jest to rodzaj topologii sieci, wszystkie urządzenia są podpięte jakby do jednej magistrali. Nitownica, odsysacz cyny, przydatny przy lutowaniu, jeżeli chcemy coś poprawić i za dużo daliśmy lutu lub chcemy coś odlutować. Na tym rysunku poprawną odpowiedzią jest, jest odpowiedź D. W 16 widzimy, że są dwa przewody do jednego wejścia, tak nie powinno się robić. W 18 no, tutaj za dużo wystaje z tego przewodu, a w zacisku A2 jest wszystko poprawnie. Schemat do pomiaru rezystencji uziemienia, przydatny dla kwalifikacji technik elektryk, jest to sposób, w jaki mierzymy, jaką rezystencję ma grunt. Za pomocą dwóch takich wbitych w ziemię elektrod podłączamy tam napięcie i mierzymy, jaki prąd płynie. Są elektrody pomiarowe, kontrolne. Dosyć skomplikowany jest ten proces. Pomiar impedancji pętli zwarcia no, sprawdza, czy obwód, to jest to bardzo ważne, czy obwód ma na tyle małą rezystancję, czy impedancję Z, czyli impedancja jest przy prądzie przemiennym, że prąd, który popłynie przy zwarciu, spowoduje zadziałanie urządzeń zabezpieczających, czyli wyłączników nadprądowych. Chodzi o to, że dążymy do tego, żeby ta impedancja była jak najmniejsza, żeby popłynął przy zwarciu duży prąd i jak najszybciej te urządzenia wyłączyły układ. Na pierwszym rysunku widzimy połączenie kołkowe. To są pakuły służące do uszczelniania rur. A tu widzimy piłowanie, jest to obróbka wykończająca, a to jest palnik gazowy. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny siłownika pneumatycznego. Odpowiedź D, pchającego jednostronnego działania. Jeżeli tu wchodzi powietrze, to ten tłok wysuwa się do przodu i sprężyna powrotna, jeżeli nie podajemy tu powietrza, z powrotem go odpycha do tyłu. Czyli pchający jednostronnego działania, dlatego że z drugiej strony nie podłączamy przewodu pneumatycznego, więc tylko jakby działamy w jedną stronę, a z powrotem wraca pod wpływem tej sprężyny. Podpory stosowane w budowie maszyn. Na egzaminie pojawiają się podpora wachliwa, jej symbol, podpora ruchoma, może sobie tu jeździć, i podpora stała, inaczej nazywana opór, kołek ścięty. Mamy widok z boku, przodu i z tyłu, a to jest widok z góry. Tak oto dotarliśmy do końca odcinka, omawiając ponad 100 zadań w niecałe 25 minut. W nagraniach zależy mi na efektywności przekazu i produktywności. Niestety, z takim podejściem nie spotkamy się w szkole, no gdzie niestety marnujemy sporą część życia.
Tym oto optymistycznym akcentem pozdrawiam wszystkich śledzących ten kanał. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy taki sposób nagrywania teorii się Wam podoba.